to jest frontalny konflikt. Konflikt z instytucjami unijnymi, które same współtworzymy. Ostatnia rzecz, której Komisja by dzisiaj chciała, to jest konflikt z tak ważnym krajem, jakim jest Polska. I Polska też to doskonale wie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, państwa gościem. Kłaniam się pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jak widać, polski rząd bagatelizuje sytuację związaną z takimi delikatnymi ostrzeżeniami, które zaczynają płynąć ze strony Komisji Europejskiej w sprawie wypłaty środków z nowej perspektywy budżetowej. Czy pani zdaniem jest się czym przejmować, czy nie? Oczywiście, że jest się czym przejmować. Ja ogromnie ubolewam w ogóle nad tym, że poszło to w tym kierunku, dlatego że wcale tak nie musiało być. I tu nie chodzi o marketing polityczny i o to, kto jaką narrację podejmie, żeby się wytłumaczyć albo żeby do czegoś przekonać. Mamy gigantyczny problem polegający na tym, że państwa unijne, czy 27 państw, umówiło się i Polska też w tym uczestniczyła, zarówno co do kształtu budżetu na kolejne 7 lat, 2021-2027, oraz umówiło się na ogromny zastrzyk finansowy w postaci takiego jednorazowego funduszu antycovidowego, który ma być taką poduszką ratującą nasze gospodarki. I teraz z zupełnie innego powodu, przyczyn tarć politycznych, Polska nie może skorzystać z tych pieniędzy. Po stronie unijnej Komisja Europejska nie ma żadnego interesu, ja to podkreślam, żadnego interesu konfliktować się z państwem członkowskim, z żadnym. W tym także i z Polską. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy Polska jest na wschodniej flance, jak niektórzy mówią, wschodnim froncie Unii Europejskiej, NATO i mamy ogromną zawieruchę. Pani doktor, przepraszam, od razu proszę nie zapomnieć tego wątku, ale to ja od razu odpowiem. No, Zjednoczona Prawica, polski rząd twierdzi, że Unia po prostu chce obalić rząd Zjednoczonej Prawicy. Chce obalić Prawo i Sprawiedliwość, chce obalić suwerennie wybrany przez Polaków rząd i swoje niemiecko platformerskie macki tutaj rozdysponować na poszczególne urzędy w naszym kraju. Taka jest odpowiedź polskiego rządu. Ale nie ma czegoś takiego jak Unia. My w Polsce też współtworzymy tę Unię. Komisarzem w Komisji Europejskiej jest pan komisarz Wojciechowski, który został nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak inne ugrupowania, ma swoich posłów w Parlamencie Europejskim. Polska ma też urzędników w systemie unijnym. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i ma mechanizmy mogące wpływać na wszystkie polityki unijne, tak samo jak współuczestniczyliśmy we wszystkich decyzjach dotyczących budżetu i funduszu antycovidowego, w tym i w uruchomieniu zapisu, a więc tego rozporządzenia, które jest okołobudżetowe i reguluje kwestię możliwości wydatkowania tych środków. Więc o ile normalne jest, że są tarcia pomiędzy krajami członkowskimi, również w krajach członkowskich Unii Europejskiej są różne rządy, te rządy też się zmieniają. Ale o tym decydują obywatele w danym kraju. Obywatele, a nie jakaś Unia Europejska mityczna, bo nie ma czegoś takiego. My jesteśmy współtwórcą sytuacji w Unii Europejskiej i to jesteśmy dość istotnym państwem. Nie malutkim, tylko średnio dużym, o dużej sile rażenia. I teraz zupełnie niepotrzebnie w mojej ocenie, zwłaszcza w sytuacji takiej zawieruchy, doszło do tak daleko posuniętego napięcia, dlatego że ta sytuacja narastała od 2016-2017 roku, kiedy rozpoczęto uruchamianie przeciwko Polsce artykułu 7. Były, nie wiem, tysiące możliwości wyczyszczenia tej sprawy, uspokojenia nastrojów, porozumienia, a teraz rzeczywiście sytuacja jest poważna, dlatego że to narosło już tak daleko, że dobrego wyjścia nie ma w tym sensie, że obecny rząd w Polsce nie chce zrezygnować ze swojej linii, twardej linii i z tej reformy, tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. A Komisja Europejska w pewnym sensie ma związane ręce, dlatego że jako strażniczka traktatów i wszystkich zapisów prawnych po prostu nie może doprowadzić do uruchomienia środków, gdyby wniosek o płatność ze strony polskiej popłynął. Polska sobie doskonale z tego zdaje sprawę. Najlepszym dowodem jest to, że do tej pory nie ma takiego wniosku o płatność, dlatego że wiadomo, że ten wniosek nie zostałby zrealizowany. To jest ogromne ryzyko. Ja podkreślam, ja nad tym ubolewam. Powinniśmy szukać wyjścia z tej sytuacji, dlatego że Polska potrzebuje tych środków. To są gigantyczne pieniądze, bo to nie tylko te 20 kilka miliardów grantów z Funduszu Odbudowy plus pożyczki, które też są tam zapisane.
ale to jest przede wszystkim budżet. To jest przede wszystkim siedmiolatka unijna, gdzie mamy 70 parę miliardów euro w programach, które do tej pory w Polsce były świetnie realizowane i praktycznie no, stanowiły ogromne koło zapasowe, zamachowe naszego rozwoju i naszej gospodarki. Ja się obawiam, że przez polityczne spory i takie zacietrzewienie, przez brak umiejętności racjonalnego spojrzenia na sytuację i przejścia do porządku dziennego nad interesami politycznymi, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, zapłacimy za to my wszyscy, Polacy, dlatego że te środki będą wstrzymane. Kampania wyborcza tego nie ułatwia. Dlatego, że no ja mogę się domyślić, że ta kampania będzie bardzo ostra i można też domniemywać już z tego, co słyszymy po stronie koalicji rządzącej, że ona będzie też dość mocno antyunijna czy antybrukselska. Będzie też antyniemiecka, dlatego że dokonano pewnego rodzaju zamiany, czyli takiego myślenia, dobrze, to my im pokażemy, skoro oni w domyśle Zachód, przede wszystkim, jak rozumiem, zarzuca się tutaj wpływ Niemcom, a także po części Francji, na czele Komisji Europejskiej stoi Niemka, tak się składa, więc to lobby niemieckie jest postrzegane jako bardzo silne w instytucjach unijnych, no to przypuszcza się frontalny atak na Niemcy od strony reparacji, wyliczając, że Niemcy powinni nam zapłacić wielokrotnie większą sumę niż tę, które nam niby Niemcy blokują teraz w kontekście funduszy unijnych. To jest nadużycie, dlatego że o ile ja nie neguję konieczności rozmowy z Niemcami o reparacjach tak w ogóle, o tyle uważam, że forma i czas tej dyskusji jest naprawdę nietrafiona, bo my mamy dzisiaj wojnę na wschodniej granicy, a Niemcy są naszym najbliższym partnerem, sąsiadem i sojusznikiem, a także pierwszym, jeśli chodzi o gospodarkę, partnerem Polski. I nie jest w naszym interesie obecnie konfliktowanie się z wewnętrznymi partnerami w Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, w naszym interesie jest sojusz, zachowanie jedności i bycie takim jednym silnym, jedną silną pięścią wobec Rosji. Nie da się tego pogodzić. W związku z tym jakby w imię interesu politycznego, w imię tej krótkofalowej taktyki związanej z wyborami i z przekonaniem obywateli Polski, że wina nie leży po stronie Polski, tylko po stronie Unii, możemy naprawdę, ryzykujemy bardzo dużo, może tak to powiem. Czy pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość dla wyborów, dla kampanii wyborczej poświęci te środki unijne? Nie pytam tylko o KPO oczywiście, tak jak rozmawiamy, ale również nową perspektywę budżetową? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, dlatego że tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi o pewną jedność postępowania i zgodę co do wspólnego funkcjonowania Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że politycznie nie jest po drodze obecnemu rządowi w Warszawie z mainstreamem europejskim. Ale jeszcze jest wiele innych rządów w Unii Europejskiej, które mogą niekoniecznie w pełni podzielać linię tak zwanej Brukseli. Ale po to są mechanizmy wewnętrzne funkcjonowania państw członkowskich w Unii Europejskiej, żeby to rozwiązywać wewnętrznie. Na zewnątrz natomiast do tej pory zawsze próbowano unikać takich spektakularnych mega konfliktów wewnątrz Unii, dlatego że na zewnątrz Unia Europejska jako 27 państw może być i jest silnym blokiem politycznym. I tak było w czasach pokoju, a tym bardziej to jest konieczne w czasach wojny, więc bardzo niedobrze by się stało, gdyby się okazało, że jeden z krajów, czyli w tym przypadku Polska, jak mówię, bardzo istotny, którego pozycja wzrosła, ja to podkreślam, którego pozycja wzrosła w ostatnim roku i ze względu na zachowanie polskiego społeczeństwa wobec Ukraińców i ze względu na działania polskiego rządu związanego z zabezpieczaniem no, całej tej sytuacji, tego ruchu migracyjnego, ale także granicy i oczywiście bezpieczeństwem naszej wschodniej flanki też Polski jako kraju. My mamy świetny moment teraz, naprawdę znakomity moment do tego, żeby mówić bardzo mocnym głosem, nawet kategorycznym głosem, ale żeby współtworzyć ten projekt. Czyli to się uda wtedy, kiedy będziemy mieli podejście, no tak jak w grupie wspólników czy grupie, nie wiem, rodziny. Owszem, są tarcia, ale generalnie czujemy, jaki jest nasz nadrzędny interes. To, co natomiast teraz się dzieje, to jest jeszcze podsycane przez kampanię wyborczą w Polsce, to jest frontalny konflikt. Konflikt z instytucjami unijnymi, które same współtworzymy
i konflikt wokół kwestii, które do tej pory nie były kwestionowane, czyli wokół podstaw funkcjonowania tej organizacji. To dlatego Komisja Europejska ma takie trudne obecnie sytuacje. Ja naprawdę współczuję Komisji Europejskiej, dlatego że ostatnia rzecz, której Komisja by dzisiaj chciała, to jest konflikt z tak ważnym krajem, jakim jest Polska. I Polska też to doskonale wie. Naprawdę nie jest to w interesie Komisji Europejskiej. Właśnie pani doktor, tylko wydaje się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w zupełnie inny sposób rozumie tę kategoryczność, o której pani wspomniała. I to jest na takiej zasadzie zatrzymania się w swojej pozycji, umocnienia się w niej i ani kroku w żadną stronę. To znaczy nie ma tutaj chyba pola do dyskusji. Zresztą reakcja na te doniesienia o obcięciu dla nas, czy wstrzymaniu funduszy z nowej perspektywy budżetowej najlepiej o tym świadczy. No, słyszała pani prześwietlanie CV osoby, która skomentowała tę kwestię. Sugerowanie, że to jest człowiek związany z Platformą Obywatelską, że Platforma te środki chce wstrzymać. No, jakieś zupełnie absurdalne argumenty, mało merytoryczne tak naprawdę. To może my się skupmy na merytoryce, pani doktor, jeżeli pani pozwoli. I ja chciałam zapytać o jedną rzecz, bo to jest właściwie sytuacja precedensowa. Czy są jakiekolwiek procedury w Unii Europejskiej, które pozwalają na wstrzymanie środków z perspektywy budżetowej? Nie pytam o te nowe zasady związane chociażby z KPO, kwestie kamieni milowych i tak dalej, to wszystko było ustalane ostatnio. Ale czy można jakiemuś krajowi członkowskiemu wstrzymać wypłatę pieniędzy? Czy są procedury przewidziane do tego? Można, dlatego że nad wszystkim dominuje interes dotyczący obywateli Unii Europejskiej, których to są pieniądze, bo to są nasze wspólne pieniądze i teraz 27 krajów i ludność tych krajów ma prawo domagać się, aby te pieniądze wydawane były zgodnie z interesem publicznym i według pewnych zasad. Tak samo w Polsce jest z budżetem państwa, my też mamy środki publiczne i procedury z nim związane, przetargi, możliwość odwoływania się do sądu, komitety sterujące, monitorujące itd., itd. W przypadku środków unijnych teraz mamy dodatkowe rozporządzenie, które określa, i to jest nowy przepis, w związku z tym ta procedura, gdyby została uruchomiona, a już jest w przypadku Węgier, ona ma dotyczyć ochrony środków publicznych w sytuacji, kiedy istnieje możliwość nadużyć. W przypadku Węgier głównie chodzi o korupcję i dostrzegane problemy związane z tym, że te pieniądze niekoniecznie są wydatkowane poprawnie. Korupcja nie jest niczym nowym i w krajach Unii Europejskiej również ten problem występuje z Ale różnym Polska nasileniem. Nigdy nie miała z tym problemu, pani doktor. Nigdy nie było żadnych zarzutów. Zgadza się i nadal takich zarzutów nie ma. My akurat, jeżeli chodzi o zwalczanie korupcji, zawsze byliśmy w czołówce. Natomiast mamy coś takiego jak korupcja polityczna, czyli na przykład podejrzenie, że nie będzie równego podejścia co do podmiotów składających wnioski o projekty. A więc trochę tak jak pan minister tutaj zrobił z CV urzędnika unijnego, patrzy się na to, kto jest kim i nie według kryterium merytorycznego, tylko według kryterium przynależności politycznej, na przykład samorządów, może się rozdzielać środki. Tak nie powinno być, dlatego że środki powinny być rozdzielane zgodnie z potrzebami regionów w przypadku samorządów, a nie zgodnie z tym, kto jest na czele regionu, kto jest prezydentem miasta, kto jest marszałkiem województwa. To jest jeden niepokój związany z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce. Innymi słowy, że więcej środków albo gro środków dostaną tylko te podmioty, tylko te samorządy, tylko te jednostki, które są związane z obecnym układem politycznym. Drugą generalnym problemem, ogromnym zastrzeżeniem jest funkcjonowanie sądownictwa. Oczywiste jest, że w przypadku wydatkowania środków publicznych są spory. Jeżeli są spory, to trzeba mieć możliwość odwoływania się do niezależnego sądu. I mamy artykuł 47, który brzmi w Karcie Praw Podstawowych, że każdy obywatel, każdy podmiot ma prawo do bezstronnego sądu. I to jest dzisiaj problematyczne w kontekście Polski, że dostrzega się pewnego rodzaju ułomność w obecnej sytuacji układu czy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, że może nie być ten warunek spełniony. I po to zresztą polski rząd, ja to podkreślam, polski rząd z Komisją Europejską wynegocjował pewne zasady uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy, czyli te słynne kamienie milowe, one są dość szczegółowo zapisane. I problemem po polskiej stronie było to, że te wynegocjowane warunki nie zostały spełnione. To jest znowu problem polityczny, niemożności przefarcowania przez to jakby decyzji rządu, premiera, który
jak rozumiem, zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan minister Szymański, który ostatnio został zwolniony, oni byli za tym kompromisem, oni go wynegocjowali i oni się pod nim podpisali. No ale po polskiej stronie nie wszyscy tak myślą i istnieje niechęć czy niemożność, czy nawet teraz to tak naprawdę wrogość do tych ustaleń. W związku z tym te słynne zapisy, te kamienie milowe nie zostały wdrożone. No i teraz co ma zrobić Komisja Europejska, która również jest związana przecież tym porozumieniem po drugiej stronie? Musi pilnować tych zapisów. No jeżeli nie są zachowane warunki z kamieni milowych podpisane przez polski rząd, jeżeli jest wątpliwość co do prawa do bezstronnego sądu, to Komisja Europejska zamraża środki i ma do tego pełne prawo. Co więcej, jakby tego nie zrobiła, to by to prawo łamała. Jak mówię, nikt nie jest z tego zadowolony. To nie jest tak, że to jest rzecz, na którą czekają w Brukseli, nie mogą się tylko doczekać, jak bardzo Polsce utrudnią żyć. Jest wręcz przeciwnie. Polska obecnie jest bardzo ceniona i jest pewnego rodzaju oczekiwanie, otwarcie na to, że będzie współtworzyć w konstruktywny sposób dalsze losy tego projektu, będąc ważnym krajem. Ja ubolewam nad tym, że dzisiaj się dzieje właśnie wręcz przeciwnie. Podejrzewam dlatego, że doszło do takiego jakby podsumowania, że nie ma sensu dalej rozmawiać z Brukselą, ponieważ to, czego my chcemy, nie jest słuchane. No ale to nie jest kompromis. Kompromis polega na tym, że obie strony jakby wychodzą sobie naprzeciw i szuka się pewnego rodzaju wyjścia z sytuacji. Takim wyjściem było to porozumienie, gdzie były zapisane kamienie milowe. Bardzo należy ubolewać, że te kamienie milowe, że te zapisy nie są wypełniane. Wszystko jest jeszcze możliwe. Ja podkreślam, to nie jest wstrzymanie na wieki. To jest niemożność uruchomienia płatności teraz. W każdym najbliższym momencie, za miesiąc, za dwa, za pięć, jeżeli to zostanie usunięte, ta bariera, to pieniądze do Polski popłyną. I to podkreślam, bez względu na to, jaki będzie rząd w Warszawie. Bez względu na to, jaki będzie rząd w Warszawie. Paradoks tej sytuacji jest taki, że samorządy, w części przecież kierowane przez polityków opozycji, nie mogą się doczekać również tych środków. Chociażby najlepszym przykładem jest województwo mazowieckie. Marszałek Struzik. Ogromne potrzeby obwarzanka Warszawy. Wszyscy czekają na te środki. W związku z tym wszyscy będą zadowoleni, jak te środki popłyną. Bo podkreślam, nie chodzi tylko o Krajowy Plan Odbudowy. Chodzi także o całość środków unijnych z nowego budżetu, czyli tych środków, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Polityka spójności, rozwój regionów, infrastruktura. Wszystkie te inwestycje, które planowaliśmy i na które czekamy. Pani doktor, to teraz jeszcze jedna kwestia. Wspomniała Pani o ministrze Szymańskim, któremu no, profesjonalizmu i doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie związane z Unią Europejską, odebrać nie można. Czy Pani zdaniem jego dymisja może być właśnie powiązana z perspektywą zabrania nam środków z nowej perspektywy budżetowej? Czy to mogło być z tym związane? Czy to był sygnał, który świadczył o tym, że no, coś się dzieje, coś jest na rzeczy? Ja bardzo szanuję pana ministra Szymańskiego, dlatego że w ogromnie trudnej sytuacji on, znając bardzo dobrze funkcjonowanie instytucji unijnych, podkreślam, on był europosłem i to jeden z najlepszych, i mając styl mówienia, działania, negocjowania, bardzo taki wpisujący się w kulturę tej organizacji, jaką jest Unia Europejska, on został oceniony, jak rozumiem, negatywnie przez swój własny obóz polityczny. Nie przez Brukselę, tylko przez swój własny obóz polityczny. Mogę tylko domyślać się dlaczego, ale myślę, że jednym z elementów... Nie grała tą unijną nutą po prostu. To znaczy niedowiezienie tych funduszy, co oznacza niezrozumienie, w jakiej sytuacji znaleźli się polscy negocjatorzy, ale także polski premier. Dlatego, że jeżdżąc do Brukseli, mając bezpośredni feedback, mają bezpośrednie wyczucie tego, jak się tam rozmawia, jakie argumenty się podnosi, obaj panowie i pewnie szerzej wszystkie osoby z administracji polskiej zaangażowane w ten proces doskonale rozumieją, że chodzi tak naprawdę o spełnienie tych warunków podstawowych i że poza nimi nie ma innych jakichś szczegółowych kalkulacji dotyczących tego, żeby utrudnić życie rządowi w Warszawie. Jest wręcz przeciwnie. Dzisiaj ja podkreślam, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, jest duży szacunek dla Polski, dla polityki też obronnej Polski, dla postawy w NATO, dla konsekwencji, które są związane z sytuacją na wschodzie. Więc to jest bardzo dobry moment do tego, żeby Polska jest traktowana po partnersku, żeby Polska rozgrywała, i to jak mówię, rozgrywała w mocny sposób, niespolegliwie, nie na zasadach
przedmiotu, który jest przedmiotem jakiejś kalkulacji, tylko bardzo podmiotowo swoje interesy i przekonywała do swojego stanowiska. Ale nie można tego zrobić, jeżeli jest konflikt o sprawy fundamentalne. I myślę, że pan minister Szymański został odebrany po swojej stronie, w swoim własnym obozie politycznym, niesłusznie moim zdaniem, jako tak zwany zbyt umiarkowany, jako być może osoba, która szuka zbyt daleko idącego kompromisu. Tymczasem tutaj główna linia polityczna rządu w Warszawie obecnie jest taka, że nie ma kompromisu, że albo Bruksela się zgodzi na nasze warunki, albo na żadne. Albo my się po prostu będziemy zachowywali w sposób radykalny, bardzo kategoryczny. I ja podkreślam, to nie jest żadne rozwiązanie, dlatego że im bardziej my będziemy nie słuchać nikogo, tym bardziej będziemy osamotnieni. Nie można współpracować w żadnej sprawie, to Państwo doskonale wiedzą, czy w pracy, czy nawet w domu, w sytuacjach rodzinnych, jeżeli człowiek nie jest chociaż trochę otwarty na argumenty drugiej strony i można się porozumieć tylko wtedy, kiedy się tego porozumienia jakoś szuka. Brnięcie w zaparte może się skończyć tylko w jeden sposób. Bardzo brutalnym konfliktem i być może docelowo, nie wiem, za jakiś czas rozwodem. To by było naprawdę ostatnią rzeczą, której Polska powinna chcieć ze względu i na nasze położenie geograficzne i ze względu na naszą możliwość oddziaływania. My mamy Rosję na bezpośredniej naszej granicy, mamy wojnę w Ukrainie i bardzo potrzebujemy być w silnym bloku państw i to nie tylko NATO, bo NATO daje nam siłę militarną, daje nam zabezpieczenie takie czysto militarne. Natomiast to Unia Europejska daje nam możliwość działania politycznego. Pamiętajmy, sankcje na Rosję, 8 pakietów sankcji, a zaraz 9 będzie kolejny, to jest właśnie Unia Europejska. To jest siła tego bloku państw, w którego to bloku my jesteśmy, mamy najlepsze możliwości dzisiaj, żeby być bardzo silnym i wpływowym graczem. Pani doktor, to jeszcze jedna kwestia z tym związana. Czy nie obawia się pani, że taka, a nie inna retoryka obecnego rządu spowoduje, że polskie społeczeństwo przestanie być już tak bardzo euroentuzjastyczne? Ja oczywiście nie biorę pod uwagę wszystkich komentarzy, które pojawiają się w internecie, bo wiadomo, że to jest mnóstwo troli, mnóstwo botów, mnóstwo osób, które są wynajmowane po to, żeby pisać rozmaite rzeczy, ale jednak coraz częściej widać tego typu komentarze, chociażby właśnie przy okazji perspektywy utraty tych środków, że mówi się, no tak, że najlepszym wyjściem będzie polexit, że sobie poradzimy, że Unia chce nam odebrać suwerenność, że przecież kiedyś funkcjonowaliśmy poza strukturami unijnymi, nie ma problemu, to nie jest tak, że świat powstał razem z Unią Europejską i tak dalej, i tak dalej. Pani pewnie sama zresztą spotyka się z tego typu komentarzami. Czy nie obawia się pani, że to przyniesie efekt w końcu? Ja się obawiam, ale wydaje mi się, że to jest bardzo naiwne. To jest taki grzech młodości. Mnie to przypomina, ja to często mówię, sytuację, w której my w organizacji, jaką jest Unia Europejska, jesteśmy stosunkowo krótko, ale już trochę to trwa. 18 lat. 18 lat to jest trudny wiek. 18 lat to jest ten wiek, gdzie się kwestionuje wiele rzeczy, a przede wszystkim kwestionuje się te osoby w rodzinie, które są starsze stażem. Jeżeli byśmy porównali stażowo w ramach projektu europejskiego to, ile który kraj ma lat w tym projekcie, to oczywiście mamy, porównując to do rodziny, osoby w różnym wieku. Mamy 30-latków, 40-latków, a nawet 70-latków, których przekonać do czegokolwiek jest bardzo trudno. No ale jaki jest nadrzędny cel? No w rodzinie nadrzędnym celem jest, żeby nie łamać więzi, żeby budować siłę tej rodziny, żeby były te relacje, żeby rodzina siebie wspierała, zwłaszcza w czasach trudnych. Podobnie jest w Unii Europejskiej. Mamy rozbieżne perspektywy, mamy różne lata, mamy różną energię, natomiast rozwiązanie pod tytułem, no to my wychodzimy z domu i po prostu zapominamy o naszych najbliższych członkach rodziny, mamy ich w nosie, to jest strasznie dziecinne. To jest naprawdę strasznie dziecinne, chociaż zdaję sobie też sprawę, że młodsze stażem państwa mają pewien problem. To jest duży problem wewnątrz Unii Europejskiej z przebiciem się, jeśli chodzi o ich postrzeganie. Dlatego, że chciałyby, Polska w pierwszej kolejności, my byśmy chcieli być postrzegani jako poważny, duży kraj. No to na szacunek trzeba zasłużyć, a nie go oczekiwać, prawda? To po pierwsze, ale po drugie, myśmy na ten szacunek zasługiwali, natomiast nasza postawa obecnie bardzo się liczy, dlatego że my dzisiaj moglibyśmy bardzo dużo zyskać,
ale możemy też bardzo dużo stracić. Ja się najbardziej obawiam, że my prześpimy ten moment. Naprawdę już dawno nie mieliśmy tak dobrego momentu, żeby wejść z naszą narracją, żeby wejść z naszymi interesami wewnątrz tej naszej europejskiej rodziny, a nie się z nią konfliktować. Dlatego, że tamci po drugiej stronie, ci starsi starzem, oni też bardziej niż wcześniej są skłonni nas słuchać. Oni też trochę dorośli do tego, żeby popatrzeć, no tak, to nie są już tak zwane nowe kraje w Unii, to nie są już tak zwani nowi członkowie na dorobku, tylko to jest naprawdę wschodnia flanka Unii. Dotyczy to też krajów bałtyckich, Rumunii. My jesteśmy w dobrym gronie, który może stanowić bardzo mocną siłę wewnątrz tej organizacji, ale pod jednym warunkiem, że postulaty, które my składamy, one mogą być ostre. One mogą być bardzo kategoryczne, ale one muszą być konstruktywne, które służą temu, żeby tę organizację wzmocnić, a nie żeby się nie bo nie konfliktować ze wszystkimi pozostałymi, no bo pewne wspólne podstawy musimy mieć. To jest tak jak w piłce nożnej. Nie możemy grać w rugby, jeżeli gramy w piłkę nożną. Możemy być zawodnikiem różnej jakości, ale musimy przestrzegać tych zasadniczych reguł gry, no bo inaczej nas wykluczą. Ja mam nadzieję, że gdzieś ktoś, jeszcze mamy czas, jeszcze do wyborów daleko, pójdzie po rozum do głowy, jednak przetnie to błędne koło tej spirali konfliktowania się z naszymi najbliższymi partnerami. Był taki piękny cytat, że tylko głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. I to może właśnie o to chodzi. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Małgorzata Banikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Kłaniam się bardzo nisko i dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak zwykle, do zobaczenia. Spokojnego dnia. Do zobaczenia.